Tarirari. No wy zacznę dziś. Dzień dobry, Puls Tygodnia, nasz autorski przegląd, subiektywny przegląd wydarzeń, żebyście byli na bieżąco po prostu. No i ważne, subskrybujcie nasz kanał, bo zupełnie inaczej się wtedy słucha i ogląda, wtedy się czujecie częścią Pulsu. A jak wam się spodoba, tak, to znajdźcie nas też na Instagramie, znajdźcie nas na TikToku, Twitterze, zaś dla naszych mecenasów z serwisu Patronite mamy zamkniętą grupę na Facebooku. Właśnie, bo mi się tam wyświetla przy nazwisku najbardziej zasłużony członek. Widzisz, to różnie się o tobie mówi. No. A tu kawał członka, no, zresztą właśnie. Mi się też to samo wyświetla. Gratuluję nam obu. Też możecie tak po prostu zapunktować i wpiszecie to sobie do CV. Ważne, pracujemy nad spotkaniem z patronami. Mamy już pomysł na strój. Poncho z firanki. Także nawet skupujemy firanki, nie musicie przenosić waszych, ściągać, będą firanki z wyciątą dziurą na głowę. I jeszcze jedna ważna informacja. Wystartowaliśmy z nowym podcastem. Dzięki wam, patronom. Tak było w pierwszym odcinku. Kto wymyślił szkołę? Jeśli jeszcze nie widzieliście, to proszę nadrabiać zaległości. Albo link pod spodem, albo tutaj się wyświetla, także kliknijcie. No i jedziemy potem z tym tygodniem. Co się działo w tym tygodniu? No najważniejsza informacja tego tygodnia. Na warszawskich salonach jest nowy trend. Naprawdę pojawiła się taka informacja. Piją tam wódkę z kieliszków. Coś takiego. Z kieliszków. Z kieliszków. Bo wcześniej co? Rozumiem, wylewali na obrys, a potem wysysali. Dokładnie. To zaraz się okaże, że przełomem na warszawskich salonach jest nie wiem co, zagrycha, prawda? Jej wynalezienie. I mało tego, to jest autentyk. No. Tu mam cytat. Strzałem w dziesiątkę okazał się rozgrzewający kieliszek wódeczki. Ta nowa moda szybko zyskała zwolenników. Nowa moda. Tak. To ja teraz nie wiem, czy to wyższe sfery się staczają, czy może my pniemy się w górę? Nie wiem. No, to jest najważniejsza informacja tego tygodnia i tu już możecie skończyć oglądać, ale jeśli chcecie jeszcze posłuchać, co się działo w tym tygodniu, to słuchajcie dalej. Zostańcie z nami. Hej. Temat numer jeden. Ukraina skarży Polskę, Węgry i Słowację do Światowej Organizacji Handlu w związku z przedłużeniem przez nasze kraje embarga na ukraińskie produkty rolne. Tak. I chcieliśmy takie przypomnienie zrobić, bo pamiętacie, jak przed wojną Ukraina blokowała tranzyt kolejowy z Azji do Polski, bo oni mówili, że wymagane są prace remontowe. Dlatego my teraz sugerujemy, że może potrzebna jest mała przerwa remontowa na lotnisku w Jasionce, którędy idzie broń dla Ukrainy, prawda? Tak. My to proponowaliśmy już we wtorek, tak, bo to może by pomogło wszystkim odzyskać jakąś taką właściwą perspektywę. Takie szersze, zdrowsze spojrzenie. Wszyscy by go zaraz nabrali, prawda? Bo w Europie bawią się w teatrze politycznym solidarnością, tak powiedział Wołodymyr Zełenski, dodając, że te narody nieumyślnie pomagają przygotować scenę dla aktora z Moskwy. Tak. Zasugerował. Właśnie po to oddaliśmy Ukrainie nasze czołgi, chyba, wiesz, tam 40% polskich czołgów, oddaliśmy samoloty, amunicję i tak dalej, rozbroiliśmy kraj właśnie po to, żeby przygotować scenę dla aktora z Moskwy. Właśnie po to. Niektórzy piszą w internecie, że to jest pierwsza wojna w świecie, gdzie napadnięty skarży sojusznika. Pierwsza wojna. No. Ale wychodzi w ogóle na to, że chyba na tę skargę na Polskę to musiał Ukraińców namówić Wołodia Putin. No nie ma innej możliwości. No gdzie? To rzecz ładnie podsumował były doradca prezydenta Ukrainy Oleksii Arestowicz. Co powiedział? On powiedział, myślę, że za mało się staramy, trzeba jeszcze wypowiedzieć Polsce wojnę i wtedy będzie prawie tak samo jak 100 lat temu. Bardzo ładnie podsumował. Ale chyba na tę skargę to nie namówili Ruscy, w sensie Wołodia Putin, Ukraińców, tylko tamtejsi agrooligarchowie, bo ukraińskie rolnictwo nie wygląda tak jak nasze, że masz chłopa, sieje, zbiera i sprzedaje, tylko tam są wielkie holdingi i one mają po prostu miliony hektarów te holdingi. I co ważne, tam w pierwszej dziesiątce tych agrogigantów na Ukrainie tylko jeden jest ukraiński, a reszta należy do funduszów z Niemiec, Holandii, USA, Luksemburga bodajże. Tak, także. do europejskich tych dużych misiów, co troszeczkę to zupełnie tłumaczy zgodę Unii Europejskiej na wpuszczenie do Polski ukraińskiego zboża. Po prostu duży biznes musi zarobić, bo on nie po to inwestował na Ukrainę. I nie po to się lobbyści dogadali z europosłami. No. A natomiast kolejna konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy ma się odbyć w Berlinie 11 czerwca 2024. Tak, to tylko wrzucamy do przemyśleń. Natomiast dla równowagi premier Morawiecki palnął w wywiadzie dla Polsat News, że już nie wysyłamy broni do Ukrainy. Po co to powiedzieć?
powiedział, nie wiadomo. Oczywiście tylko ten fragment z wywiadu poszedł w świat. Od BBC przez CNN wszyscy to puszczali. Tak, z kolei to też dla odmiany nasz pan prezydent Andrzej Duda, on zrobił takie obrazowe porównanie o tonącej Ukrainie. I to znowu zrobiło furorę absolutną w rosyjskiej propagandzie. Telegramy się grzeją. Nawet Zacharowa, to jest ta taka wiecznie nastukana delikatnie rzeczniczka Kremla, stwierdziła, że nigdy się tak z prezydentem Dudą nie zgadzała. I my się tak zastanawiamy, co to są wyścigi z prezydentem Zełenskim, kto pierdolnie większą głupotę, czy o co chyba chodzi? Ale panowie, macie do siebie telefony. Tak. Znacie swoje numery, prawda? Weźcie się, umówcie na przykład w Przemyślu na flaszkę. Tak. Tam się świetnie pije alkohol, tak. To jest Podkarpacie, to jest zdrowe powietrze, to siądziecie se, pogadacie. Mało tego, i zawsze na Podkarpaciu kończy się słowami, jak ja cię szanuję. Tak. No więc po co te ONZ-y całe? Andrzej. Tak. Andrzej. Po co w to ONZ-y mieszać? Władimir, jak się też się strasznie chocham. To jest do załatwienia... Tak, pyk. Nawet powiemy wam, w którym sklepie można kupić. A jak gdybyście chcieli ponczo z firanki, oczywiście jest kilka przygotowanych, załatwimy, podeślemy. No, ale rzecz poszła w świat. Tak. A niestety. To, że my tam nie chcemy już więcej wysyłać broni Ukrainie. Rzeczywiście, tak, tak. Poszedł wyrwany z, w kontekstu fragment. Wszyscy o tym piszą, wszyscy o tym mówią. I nawet przewodnicząca Komisji Obrony w Bundestagu, ona na tę okoliczność wezwała do, cytuję, poniesienia konsekwencji przez Warszawę, jeżeli Polska zaprzestanie dostarczać Ukrainie pomoc zbrojeniową. I to mówią Niemcy. To mówią Niemcy. To mówią kolesie, którzy dopiero co z oporami wysłali na Ukrainę 5000 hełmów. Tak. I zamknęli swoje niebo dla brytyjskich samolotów z pomocą militarną. Tak, bo przecież latali tam dookoła Brytyjczycy, prawda? To jest troszeczkę tak, Niemcy tutaj wypowiadający się na temat pomocy, jakby nie wiem, jakby nasi piłkarze na przykład zaczęli nagle do naszych siatkarzy mówić weźcie coś, zacznijcie grać i wygrywać. Nie weźcie się do roboty. Wzywamy o spokój. Tak. I na szczęście mamy dobrą informację. Teraz się wiele osób ucieszy. No. Idą podwyżki. O, super. Dla kogo? Dla europosłów. Nie, to całe szczęście, tak. Bo ja od lat czekałem. Ile dostali? Europosłowie zarabiali dotąd 45 100 zł brutto miesięcznie, a teraz będą mieli prawie 46 000 brutto. No to super! Super. To ja mam w końcu nadzieję, że oni jakoś porządnie teraz zwiążą koniec z końcem, naprawdę. Tym bardziej, że oni przecież wszyscy wiemy, pracują dla kraju, dla Polski, dla kraju tego, gdzie kruszynę chleba. Podnoszą z ziemi przez uszanowanie. Jakby to zacytować europosłankę Szydło. Te pieniądze się im po prostu należały. Dokładnie. No, dlatego... dobrze dziewczyna mówi, ewidentnie zna się na temacie. No a poza tym, wiecie co się dzieje. No wybory coraz bliżej. Tak. Widać to w telewizji, widać to w internecie. To widać słychać, to... czuć. Tak, w prasie, w naszej polityce na przykład był tydzień przeszkadzania i zakłócania. Tak, bo na Kinga Gajewska z Platformy Obywatelskiej wbiła tam na wiec, nie wiem, to PiS-u czy premiera, prawda? Tak. Przeszkadzała z megafonem, zgarnęła ją policja. Michał Rachoń wbił na konferencję Donalda Tuska, który stał pod TVP, aż Michał Kołodziejczak musiał własną piersią zasłaniać byłego premiera Tuska. A na konferencję Janusza Kowalskiego wbiła i przeszkadzała posłanka koalicji Marta Wcisło. I to wszystko wydarzyło się w Światowym Dniu Przedszkolaka. I pewnie się zastanawiacie, co to ma wspólnego z Dniem Przedszkolaka. No, posłuchajcie sami. Proszę na mnie nie krzyczeć! Proszę na mnie nie pluć tutaj! Proszę na mnie nie pluć! Proszę na mnie nie pluć! Niech pan na mnie nie krzyczy! Ile pan zarobił w spółce Skarbu Państwa? Czyli w grupie Grzybki wszystko ok, u motylków i niedźwiadków też. Także tutaj więc zabawa w dziecinadę trwa, byle do wyborów. Słuchajcie, niewiele zostało, zaraz będzie po. Ale miejmy politykę za sobą, dobra? Prosilibyśmy. Donald Tusk odniósł się do słów Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnijmy te słowa. Nie ma afery. To nawet nie jest aferka. To o aferze wizowej. Tak, tak właśnie prezes w ten sposób mówił o aferze wizowej. Tak, i tak, opozycja grzeje tematem wiz i emigrantów, PiS wręcz przeciwnie. I na to Donald Tusk zabrał głos i on powiedział, to może chociaż aferunia Jareczku. Aferunia, to aferunie mają w Unii. Tak. Jak u nas to bardziej aferządko, jak już, albo afereczka jest taka dobra nazwa. Takie... Maciubkie nadużyćko. Tak. Nadużyćko to jest bardzo piękne polskie słowo. Piękne, nadużyćko. To też nawet się nie przejmiesz za bardzo, nie? Machlojeczka. Ale tyci. Tyci machlojunia. Tyci machlojeczka. Tak. I w tym momencie na ekrany zupełnym przypadkiem
wchodzi film Agnieszki Holland pod tytułem Zielona Granica. Chciałbyś to jakoś zrecenzować, czy? Wiesz co, chciałbym, ale ja nie powiem, bo jeżeli powiem, co myślę, to się zrobi zaraz afera, to się zrobi po prostu, no będą procesy i zamkną pół z tygodnia w więzieniu, więc a szkoda by było. Nie będę mówił, co myślę, ale można się domyślić. Ale jeszcze w ramach kampanii wyborczej, kolejny pomysł przedwyborczy PiSu, chcą wydrukować 10 milionów ulotek i rozesłać je do Polaków. O, ulotki, to fajne, to jest świeże, nie znałem, to jakieś jest nowo. Ja wiedziałem, że te pakiety wyborcze przygotowane przez Jacka Sasina za 70 milionów, one się kiedyś przydadzą. I proszę, miejmy nadzieję, że wydrukują na odwrocie, tam nie na tym zapisanym i będzie elegancko, będą szły w Polskę. A to z pakietów skreślą długopisem, napiszą, tego nie ma. Dobra, ale jest nazwisko, które w tym tygodniu było na ustach wszystkich, Probierz. Michał Probierz. Tak, choć my byliśmy trochę rozczarowani, powiemy szczerze, na początku tygodnia, bo tam najpierw ktoś z PZPN-u powiedział, że trenerem będzie ktoś o inicjałach MP. Dokładniej. Nawet mieliśmy swoje propozycje autorskie, żeby to był MP, czyli Mskowron Przemysław. Tak, albo Macek Pomkowicz. Macek Pomkowicz, świetne. Tak, bo my moglibyśmy we dwóch robić za połowę tego, co Santosz. Nawet za jedną trzecią. We dwóch. We dwóch. To by... A nasza myśl trenerska jest taka, genialne, że miażdży po prostu różne rzeczy. Żeby tam do przodu kiełbasy do góry i na nich po prostu. Chodzi o to, i na Niemca. Żeby grać dobry futbol, a nie grać złego futbolu. Oczywiście internet jest bezwzględny, tylko się pojawiła informacja, że Michał Probierz będzie trenerem. Od razu zaczęli wyciągać cytaty z nowego trenera, nowego selekcjonera. I jest dobry uniwersalny cytat. Mamy jakieś marzenia, chcemy coś robić, no zastanówmy się nad sensem polskiej piłki, no bo to coraz gorzej, no zastanówmy się, po co w ogóle trenować, po co grać, no bo to nie traci w ogóle jakikolwiek sens sportowych rywalizacji. Tak, i niby to było po meczu Jagiellonia Legia bodajże. 8 lat temu chyba. Tak. Tak, jakoś tak, a proszę, a jakie aktualne? I to jest idealny dźwięk i na Albanię, i na Wyspy Owcze. Dokładnie. Przerżniemy za chwilę z jakąś wyspą bezludną, czy z wyspą wielkanocną, to wyjdzie trener, powie, a nie mówiłem. Dokładnie. A nie mówiłem. I oczywiście pojawiły się też przecieki o zarobkach Michała Probierza. No my mówiliśmy, że będziemy robić za jedną trzecią we dwóch. No. On dostanie 1 200 000 rocznie. To ładnie. A ten trener bywszy, Santosz, ile zarabiał? 7 razy więcej. No tak, no ale wiesz, no Santosz miał wyniki, prawda? No tak. Przecież zwycięstwo w pięknym stylu z Wyspami Owczymi. Tak. Myślę, że to będziemy jeszcze wspominać przez 10 lat. A z Albanią? To raptem 2 do 0. No będziesz przecież swoim wnukom będziesz opowiadał. Że to rewela. Kurczę, super. Że jaka tam była myśl, że do 15 minuty super w środku pola, a żeśmy grali naprawdę, jak równy z równym. No, po prostu miażdżyliśmy różne części organizmu. Dobra. Z przyjemnych rzeczy. Oktoberfest wystartował. Święto piwa w Niemczech. Spodziewają się 6 milionów turystów organizatorzy. No nie wiem. No. Pisz piwo, wszyscy wokół mówią po niemiecku, ja wiem, czy to jest jakaś... A ile tam w ogóle kosztuje piwo, coś tak przez ciekawość? Koło 7 dych za litrowy kufel. 70 zł. 70 ziko, no. Ty, czyli te wybory wspomniane kopertowe u nas, to kosztowały 1 000 000 niemieckich kufli. Dokładnie. Z piwkiem. Dokładnie. A to już nie brzmi tak źle. Nie. To nawet wszyscy mówią wow. Tak. I szybko, płynnie przechodzimy do kącika Chihuahua, czyli taki nasz pulsowy pudelek. Magdalena Cielecka, ona z torebką Gucci za 12 tysięcy jedzie po włoszczyznę. Prasa takie zdjęcia publikowała. Ale to można i przyjazne, kto Boga temu zabroni. Dokładnie. Tylko pani Magdaleno, tak. żeby potem z tej ziemi po marchewce Gucci'ego wytrzepać, bo będzie wstyd tam, że te ziemi... Ewentualnie jak się kupuje ziemniaki, to te myte. To tak, no ale jak nie myte, to potem też tą ziemię tam... Ale ostatnio się przeraziłem, bo na tym w sklepie jestem i normalnie... Tam napisane, tam gdzie masz te etykietki, ziemniaki jadalne. Tam są różne rodzaje tam ziemniaków, ziemniaki jadalne. Bo wiesz co, kiedyś taki chłop jeździł żukiem po osiedlu, sprzedawał, nie? I taki miał fajne, ładne to wyglądało, takie ziemniory. Aha. To wzięliśmy z tatą 3 worki.
I się okazało, że nam penis jeden sprzedał takie, wiesz, pastewne do karmienia, niejadalne. Okej, okay, czyli dobra. Są jadalne, czyli niejadalne. Czyli są jadalne, tak, i niejadalne. Tak, nie, bo myślałem, że może te drugie możesz sobie trzymać na telewizorze, nie, na przykład, nie, jako ozdoba. Tu masz taką pewność, że dobra, to jest jadalne. To jeszcze z kącika chihuahua pani Anna Lewandowska otworzyła szkołę tańca. To jest świetna informacja, bardzo to dobrze. Tylko może jakaś na początek jednakowoż szkoła, nie wiem, na przykład futbolu, piłki nożnej. Dobre. Nawet miałbym kandydatów tam, męża i kolegów, prawda, że pierwszych 11 uczniów, żeby coś się podszkolili. Tak, bo to... Pierwszych 11 uczniów 20% zniżki. Nie, i kuleczka mocy dla każdego potem. Tak. Dobra, może Michał Probierz będzie instruktorem. O. No. Ale jest teraz historia, bo w kącik sztuka. To też jest taki kącik potrzebny. Jest, bo jakby... Bo to jest podcast ludzi światłych, obytych. Tak, tak. To się potem się poznaje inteligencję. Słuchałeś pulsu? Tak. Słuchałem. Wiesz, co czy w sztuce? Podobało ci się to i to? Podobało mi się, bo jestem na bieżąco. Tak. No, dokładnie. Co w sztuce? Ludzie, świat jest mały, elity są wąskie i słuchają pulsu. Co w sztuce? Jest fajna historia. Mhm. Artysta Jens Honing, on musi oddać 67 tysięcy euro duńskiemu muzeum Kunsten w Aalborg. Dlaczego o tym mówimy? Bo gościu, to ciekawe jest, dostał pieniądze na dwa obrazy mające pokazywać, cytuję, duński i austriacki roczny dochód w koronach oraz w euro. I gościu do muzeum wysłał dwa czyste płótna, które nazwał bierz pieniądze i uciekaj. Taka sztuka. Ładne. Ładne. Choć trochę niepoważne, bo gdyby... U mnie zamówili na przykład coś takiego. U artysty Jacka Tomkowicza. Ja sieknąłbym pędzlem po linii tam na górze, na górze płótna, kreskę. Kreskę. Tak, na każdym spółcie. Taką linię taką. Tak? I to by znaczyło, że niezależnie od waluty jestem pod kreską. Także to jest... I nikt by się do mnie nie przypieprzył. Jest apel do muzeów, że tutaj jest mistrz pędzla finansowego niepokoju Jacek Tomkowicz. Dobre obrazy w niedużych pieniądzach, naprawdę to można... Maluje to swoim pędzlem. I maluje to swoim pędzlem. Tak. Będzie certyfikat. Ja mam też coś z kącika sztuka. No to dobrze. Pewien to artysta japoński za pomocą łyżki i wykałaczki rzeźbi w bananach. O, jeba na niutki. Największą trudnością, jak mówię, jest wyścig z czasem. Aha. Skończyć rzeźbę, zanim banan zbrązowieje. Kącik sztuka. Słuchajcie, chciałem tak sentencjonalnie zauważyć, jakże małe są nasze problemy w porównaniu do problemów tego oto japońskiego artysty od bananów. Może niech on zacznie rzeźbić w porzeczkach. Czemu w porzeczkach? Bo ja kiedyś za pomocą wykałaczki i porzeczek, trzech porzeczek konkretnie, zrobiłem bałwanka. Porzeczkowego. Porzeczkowy bałwanek. Wow. A ja mam taką radę na szybko, ale też inteligentną trochę, że ludzie, unikajmy rzeźbienia w porach, bo... No bo wiecie sami, że... Jak tak. To jest. Chociaż por nie zbrązowieje. Mam jeszcze jedną rzecz. Tak. Żebyście jakby zakończyli słuchanie tego pulsu tygodnia, wychodząc bogatsi, żebyście mogli zastosować jakieś rady. To wam da przewagi w życiu. Tygodnia. To są takie tipy przydatne w życiu, to co mamy. Znalazłem taki cytat w sieci. Włóż rolkę papieru toaletowego do szafy. Rozwiążesz uciążliwy problem. Nie klikałem. Ja też nie klikałem, natomiast bo ja znam rozwiązanie. Słuchajcie, jeżeli was jeżeli tak zrobicie, a przyciśnie was dwójka w szafie, może się zdarzyć, że kogoś przyciśnie dwójka, to taki papier macie pod ręką. To jest problem rozwiązany. Nie musicie wołać żony, przynieś. Jestem w szafie. Tak, nie musicie używać długich rękawów do sukni. Nie. Tylko po prostu macie papier i to jest... Mało tego, możecie rewelacja. Sobie możecie sobie porozkładać wszędzie, po całym mieszkaniu. Tak, no bo to nigdy nie wiesz, gdzie cię dwójkę złapie. Nie wiesz. No koniec świata. W sieci trafiłem jeszcze na jedną taką informację. Na Twitterze konkretnie. Tak. I to robiło furorę. Wpis... Sekty Czarnego Dnia z Bangladeszu. No. I oni napisali, że w piątek... Napisali w który? W ten piątek najbliższy. No. O 18:00 nastąpi koniec świata. O 18:00? O 18:00.
To przed imprezą jeszcze, to troszeczkę niewyjściowo, bo to... No ale to wiesz, no żaden koniec świata nie jest doskonały. No nie, nie. Ale słuchajcie, jeżeli nastąpi, no to my tutaj korzystając z okazji informujemy, że szczegółowe omówienie końca świata, tam połączone z dyskusją, z zaproszonymi gośćmi... To eksperci będą. Będą eksperci, będą świadkowie... To omówienie końca świata nastąpi w najbliższym pulsie tygodnia w numer 87. Dokładnie. Zapraszamy już dzisiaj. Tak, a kończymy, ale chętnych zapraszamy na Puls Tygodnia Ekstra, czyli dodatek dla naszych mecenasów z serwisu Patronite. Tak, a wiecie, kto tam jest najbardziej zaangażowanym członkiem, członkami. Bądźcie jednym z nich. Zapraszamy, ściskamy was mocno. A, Olbratowski, zdrowia mu życzcie, możecie mu życzyć w komentarzach. Bo kolegę złapało coś. Jakaś tam influenza czy inne rzeczy. Po angielsku, ale wróci, nic się nie martw. Przemysław, nie martwcie. Przemysław Skowron. I Jacek Tomkowicz. Pa. A dżinsowe oczy ma Skowron. Mhm. A ty masz jakie? Ty masz... oczy piwne. Mhm. Piwne oczy Jacka śnią po nocach mi się. O tych oczach Jacka śpiewał wujek z dzisiaj. O, Jacek, widzę cię. Panie, to ty na mnie. To można na tą samą melodię zrobić. Wiedziałeś o tym? Tak. Panie. Czy widziałeś oczy Jacka? Franciszkańska, trzy, kochani.